Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco, strasznie się cieszę, że jesteście ze mną. Tym razem temat będzie potencjalnie interesujący dla kobiet i dla mężczyzn też, myślę, jeśli borykacie się z wypadaniem włosów. Na początku ode mnie jeszcze mała prośba, ponieważ będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję na kanale, wciśnijcie dzwoneczek lub wejdziecie w jakąkolwiek interakcję z przyciskami na dole. Oczywiście, jeśli stwierdzicie, że ten filmik był dla Was ciekawy albo wniósł cokolwiek wartościowego do Waszego życia, ale myślę, że w tym względzie możecie mi zaufać i kliknąć coś na dole już teraz, ponieważ ja bardzo staram się o to, żeby te informacje na kanale były jak najbardziej ciekawe i staram się pokazywać Wam rzeczy, których być może nigdzie indziej nie znajdziecie i myślę, że tak będzie w przypadku wcierki, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć oraz o wpływie substancji, która będzie troszeczkę głównym bohaterem tego odcinka, wpływie tej substancji na porost włosów. Mowa tutaj o melatoninie. Wcierka z melatoniną, którą zaraz Wam pokażę, jest na pewno jednym z ciekawszych i być może najlepiej działających kosmetyków do włosów, na jakie natknęłam się przez 12 lat moich ciągłych testów i poszukiwań. Pamiętam, że trafiłam na nią tak naprawdę całkowicie przypadkiem, a może i nie przypadkiem, bo tak naprawdę był to efekt mojego researchu na temat melatoniny ogólnie. I trafiłam na opinie osób, które stosowały melatoninę na swoich tracących sierść zwierzątkach i tym sposobem odkryłam, że melatonina faktycznie przejawia dość spory i znaczący wpływ na porost włosów właśnie. Więc pierwsze informacje dotyczące wpływu melatoniny na porost włosów, najpierw trafiłam, dotyczyły stricte suplementacji melatoniną, ale po tej linii natrafiłam z kolei na efekty stosowania melatoniny zewnętrznie, na skórę głowy na przykład, i wtedy odnalazłam tą właśnie wcierkę. I okazało się, że wpływ melatoniny na porost włosów nie jest u nas tematem szczególnie popularnym. W polskim internecie nie znajdziecie zbyt dużo informacji na ten temat. Pomimo całego ogromu włosomaniaczej wiedzy, jaką jako naród posiadamy, która wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo wysoka, jeśli chodzi o takie włosowe sprawy, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę świetnie wyedukowani i wiemy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Natomiast melatonina jakoś trochę nam umknęła i cieszę się, że będę mogła opowiedzieć Wam o tym trochę więcej. W Stanach to jest bardziej popularny temat, tam też więcej youtuberów testuje tego typu rzeczy, głównie pod kątem radzenia sobie z wypadaniem włosów typu androgenowego. I choć mechanizm, który odpowiada za to, jak melatonina wpływa na porost naszych włosów, nie jest do końca znany, to już wiadomo, że melatonina promuje fazę anagenową, czyli aktywną fazę wzrostu włosa. Dzięki temu oczywiście nasze włosy będą szybciej rosły, będą dłużej w fazie anagenowej, ale melatonina będzie też zapobiegała miniaturyzacji mieszków włosowych, co jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie jeśli mamy do czynienia z łysieniem typu androgenowego. Melatonina ma też działać w pewnym stopniu jako bloker DHT, ale przede wszystkim będzie bardzo silnym antyoksydantem i będzie spowalniać starzenie. Cały ten miks sprawia, że stosowana na skórę głowy będzie mieć naprawdę bardzo, bardzo dobry wpływ na cebulki naszych włosów. Pomoże opóźnić wypadanie, zmniejszyć ilość wypadających włosów, wzmocnić te, które już wyrastają i zwiększyć ilość włosów, które mogą powrócić na naszej skórze głowy, jeśli jeszcze nie jest za późno. Widziałam bardzo fajne badanie, w którym sprawdzano wpływ melatoniny na ilość włosów w fazie anagenowej u kobiet, które miały problemy z łysieniem androgenowym. Grupa, która stosowała melatoninę, miała o wiele większą procentowo ilość włosów właśnie w fazie anagenowej względem grupy, która stosowała placebo, więc myślę, że stąd też, znaczy zwykle na tym badaniu opierają się wszelkie, nie wiem, publikacje, informacje na temat wpływu melatoniny na włosy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ten produkt, to jakoś w inny sposób na pewno bym na niego nie trafiła, ponieważ on też nie jest u nas w internecie szczególnie znany, nie jest u nas szczególnie popularny. Włosomaniaczki jeszcze się jakoś za niego nie zabrały, a uważam, że powinny, ponieważ skład jest naprawdę fenomenalny. Melatonina tutaj jest na pierwszym miejscu. Później
Później mamy tlenek diaminopimiridyny, który zapobiega zwłóknianiu kolagenu oraz pobudza komórki do wzrostu. Ekstrakt z palmy, Serenoa cerulata, który będzie też miał bardzo korzystny wpływ przy łysieniu androgenowym. Ekstrakt z ginkgo biloba, mamy proteiny mleka, cysteiny, metioliny itd. Skład jest naprawdę bardzo fajny, stosunkowo prosty i wydaje mi się, że dość unikatowy. Bardzo cieszy ta obecność melatoniny w składzie tak wysoko, ponieważ zwykle takie rzeczy są upychane gdzieś na końcu, po zapachach, w śladowych ilościach, natomiast tutaj nie mamy zupełnie do czynienia z taką sytuacją. Bardzo polecam tą wcierkę, jeśli macie problemy z badaniem androgenowym. Ja faktycznie zauważyłam po paru miesiącach stosowania u siebie zagęszczenie tutaj linii włosów z przodu i wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, na której osobom, które borykają się z tego rodzaju badaniem, bardzo zależy. I to jest też to, o czym mówiło badanie. W większości przypadków tutaj ta linia włosów z przodu mocno się zagęszczała, więc to jest naprawdę świetna sprawa, która świadczy tylko o tym, że faktycznie ta wcierka pod tym kątem działa. Wydaje mi się, że samo zestawienie tutaj tych składników jest naprawdę bardzo korzystne i tutaj ogólnie wielkie brawa. Wcierka wygląda brzydko, jest po prostu brzydka, ale działa i wydaje mi się, że naprawdę jest czymś, czym warto się zainteresować. Ogólnie sam temat wpływu melatoniny na włosy jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą, interesującą rzeczą. Ja stosowałam ją w niektórych momentach praktycznie codziennie, co drugi dzień, czasem trochę rzadziej, na zmianę z jeszcze jedną wcierką z nowej kosmetyki, którą stosuję, natomiast tamta wcierka ma bardzo prosty skład i dla mnie była głównie takim elementem, który pobudzał delikatnie cebulki i krążenie. Natomiast ta, jeśli chodzi o skład, jest o wiele fajniejsza i ciekawsza, też wydaje mi się o wiele rozsądniej sformułowana i też niczego tutaj nie brakuje. Jedyna rzecz, na którą mogłabym narzekać, jeśli chodzi o tą wcierkę właśnie, to fakt, że ona nie rozgrzewa, nie pobudza krążenia, a to jest taki element, który ja we wcierkach bardzo cenię, który wydaje mi się bardzo ważny i który bardzo lubię, dlatego sama stosuję wszelkiego rodzaju masaże pobudzające ukrwienie skóry głowy i dlatego zwykle też łączę jakieś dwa rodzaje wcierek, z czego jedna właśnie jest dla mnie takim stymulatorem krążenia i zawsze jakby o to dbam i zawsze o tym pamiętam. Taki rodzaj, taki trik sprawdza się też u osób, które dodatkowo mogą mieć problemy z niedoczynnością tarczycy, ponieważ jeśli zależy nam na odbudowie włosów przy takiej dolegliwości, to właśnie pobudzanie krążenia, wzmacnianie dotlenienia jest tutaj bardzo, bardzo ważne. To na pewno nie jest, to jest na pewno wcierka, która wymaga troszeczkę dłuższego okresu czasu, aby pokazać swoje możliwości. Nie jest to taka rzecz, przy której zobaczymy rezultaty bardzo, bardzo prędko, natomiast wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, które warto mieć. Tak jak mówiłam, jeśli chodzi o nasz rynek, bardzo ciekawa, unikatowa pod względem składu. Z takich przyziemnych rzeczy ma jeszcze bardzo fajny udany atomizer. Nie jest też taką wcierką, która szczególnie zwiększałaby przetłuszczanie się włosów, czy jakoś je oblepiała. Ja myjąc włosy raz w tygodniu spokojnie, takie niewielkie ilości w ciągu tygodnia sobie tej wcierki dokładałam i ona u mnie jakoś nie zwiększała tego problemu, ale ja też mam włosy, które, tak jak mówiłam, myję tylko raz w tygodniu i ta moja skóra głowy się za bardzo nie przetłuszcza, więc nie mam z tym problemu z defaultu, natomiast jeśli Wy macie, też pewnie myjecie włosy trochę częściej, polecam nakładanie jej po myciu, kiedy wydaje mi się, że to jest ogólnie najlepszy moment na stosowanie wszelkiego rodzaju kosmetyków do skóry głowy. Temat tego filmu miał być dla Was przede wszystkim trochę kuszący, ponieważ moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak najlepsza wcierka dla wszystkich. Ja też pisałam o tym na blogu, odeślę Was do linka na dole. Najważniejsze jest określenie przyczyny Waszego wybadania, ponieważ właśnie do przyczyn dobieramy dobrze działający produkt, który na tą przyczynę będzie działać i który będzie jakoś, wiecie, niwelować problemy, z którymi mamy do czynienia. Ale Hergena na pewno warto się zainteresować. On bywa po prostu u nas w aptekach, w internecie, kupicie go bez problemu. Ja wrzucę Wam tutaj też linki na dole.
kosztuje około 80 zł. Ja sama zrobiłam zapasy na wypadek tego, gdyby miał zniknąć z naszych aptek po tym, jak może, nie wiem, stanie się jakoś bardziej popularne lub nie, ale chciałam mieć go w zapasie, ponieważ u mnie sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Piszcie, jak to u Was jest, jakie wcierki sprawdzają się u Was najlepiej. Naprawdę bardzo, bardzo chętnie o tym poczytam. To jest zawsze taka najbardziej pasjonująca dla mnie rzecz. Czytać o tym, co się u Was sprawdza i dlaczego, jakie miałyście dokładnie problemy i co Wam pomogło. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie. Ja dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Do zobaczenia niedługo. Buziaczki.